Cześć, dostałam od jednej z Was wiadomość prywatną, czy mogłabym zrobić challenge i dlatego teraz siedzę bez makijażu, bo stwierdziłam, dobra, nagram ten challenge. Z tego co się orientuję, to nagrała go jako pierwsza na polskim YouTubie Dea Misu z okazji jej pierwszej rocznicy założenia kanału na YouTube. I stwierdziłam, jak obejrzałam ten jej filmik, to stwierdziłam, też chcę go nagrać, no i jeszcze zostałam zmotywowana przez jedną z Was, dlatego dziękuję. Na czym polega challenge? Mam tutaj dwa kubki. W jednym kubku są karteczki z zadaniami, które będę robić, na przykład konturowanie, maskowanie różnych niedoskonałości, a w drugim kubku znajdują się kosmetyki, w sensie karteczki, na których napisane są kosmetyki, którymi będę to wykonywać i w sumie trochę się boję, bo znając moje szczęście, mogę na przykład wylosować tusz do rzęs na całej twarzy czy coś takiego. Także zaczynamy. Losuję najpierw tak z tego kubka. To jest kubek różowy. I będę robić tusz. I teraz kubek beżowy. Co będę tuszować? Oby nie coś głupiego. Będę tuszować policzki. Używam mojej znienawidzonej maskary. Jest to Essence Lash Princess. Mam nadzieję, że chociaż na policzkach będzie się sprawdzać. Okej. Policzki to tutaj. Oj. To nie jest przyjemne. A nawet możemy się zbliżyć trochę. Strasznie kłuje. A zróbmy... O! Zabolało! A mam to jeszcze rozetrzeć. Okropny jest ten tusz. Nawet do tego się nie sprawdza. Następnie losuję tutaj coś z różowego kubka. I z beżowego. Eyelinerem będziemy robić usta! Sorry. Eyeliner zmija, również go nie lubię. Ale jasne. To już trochę łaskacze. Powiększę usta w stali, wiecie, w stylu Kylie Jenner. Ale wiecie, od razu będę miała zęby bielsze. Pięknie! Nie, jeszcze raz, chwila. Chcę to zrobić dokładnie. Nie wiem, czy nie powinnam teraz dołączyć do jakiejś subkultury. Wyglądam świetnie, mówię wam. Czarne usta są nowym trendem na nadchodzący sezon wiosna-lato 2015. Losujemy dalej. Ale amazing, amazing jest ten challenge. Co będziemy robić i komu? Oj. Korektor. Losuję z tego. Najlepiej się nagrywa coś takiego na spontanie. Korektor na powieki. Tutaj akurat nie ma zbytnio takiego, wiecie. Nie jest nic zazwyczajnego, ale mam taki chamski korektor. W sensie w sztyfcie nienawidzę takiego korektora. I rozetrę palcem. To było szybkie. Następnie. Nie, wyciągaj tylko jedną. A, ten kubek jest mokry, bo go przez chwilę myłam. Podkład puder. Będę nakładać na... aż jestem ciekawa. A, będę maskować niedoskonałości podkładem albo pudrem. To znaczy, że po prostu... nałożę podkład pod oczy
I to jest Maybelline White z UV. Jako taką niedoskonałości nie mam. Ale zrobimy. O! Kim Kardashian byłaby dumna. Jeszcze na nos. W sumie nos to u mnie też jest niedoskonałość. Następnie. Ale pięknie wyglądam. Ja sobie to zrobię na miniaturkę. Ja ludzie snapy z tego wyślę. Następnie. Bronzer. Tutaj, żebyście widziały. Bronzer. Będę nakładać na... szczerze powiem wam, że trochę mnie tu pieczy już pod oczami. Na... Bronzer będę robić sobie... A nie, kreskę na powiekę. To w sumie też nic takiego... Takiego innowacyjnego, ale wezmę taki okropny pędzelek. Znaczy okropny, ja go lubię... ja nim lubię nakładać cień na dolną powiekę, a nie dokładnie robić sobie kreskę i zbliżamy się. Tutaj sobie naciągnę trochę powiekę. Oj, kreska to poziomo, a nie pionowo. Oczywiście wing. A wiecie, kreski na szybko, bo się spieszę do pracy. Oddalamy się. Przepięknie. Przepięknie, Gabi. Jeszcze trzy rzeczy nam zostały. Boję się, co będę nakładać na całą twarz. Jak na razie malowanie brwi. I drugie. Żel cień do brwi. Ten ciekawego, ale. Mam farbkę z NYXa. I będę to robiła palcem. Jak się bawić, to się bawić. Prawek narysowany markerem. W sumie niektóre dziewczyny tak chodzą. Przedostatnia rzecz. Cień. Będę nakładać. Cień będę nakładać na całą twarz, bo o to chodzi w pudrowaniu. Cień, który sobie wybrałam, to kolor tatu. 35 on and on brąz, czyli będę trochę przybrązowiona. To już nałożę pędzlem. Tym to jest Expert Face Brush. Oj, to chwilę mi zejdzie. Oczywiście robię to niechlujnie. Nie zapominam o szyi, żeby się nie odcinała. Oczywiście pomijam policzki, ale ja muszę chyba rozważyć przejście się na solarium, bo patrzcie. No. Myślę, że jeszcze tutaj trochę. Tutaj. Tutaj. O, ale policzki zostawiam, bo tu już mam piękny tuż do rzęs. Tak. Oj, już mnie swędzi cała twarz. Pędzel do mycia i... O nie, tu mam jeszcze dwie rzeczy. Hola, hola, jak pełny make-up, to pełny make-up. Szminka. Będę się konturować szminką. W sumie wybrałam dobry odcień, bo jest to Golden Rose w kolorze 70. Całkiem. Oczywiście czoło, bo jest za wysokie. I tu nie zapominam o linii żuchwy. Nos. A, i słuchajcie, często też ludzie się konturują pod dalną wargą. Żeby ją tu uwypuklona.
ostatnia rzecz. Ale wyglądam, matka, ja się nie mogę doczekać, aż zasnapuję. Ostatnią rzeczą jest róż. To już chyba nie będzie nic innowacyjnego, ale... Nie, chwila! Róż założę na rzęsy. Poczekajcie, mam jakiś róż w kremie? Chyba nie. Mam, poczekajcie. Róż, którego użyję na rzęsy, pochodzi z limitowanki Essence i jest to limitowanka Me and My Ice Cream. To ma jakiś kolor, pewnie jakiś ma. Ale te rzęsy to nie wyjdą. Nie, to się wszystko osypuje. Także mam nadzieję, że mi wybaczycie, że zrobiłam to tak niezbyt dokładnie, ale ciężko się aplikuje róż na tuż, jako tuż do rzęs. Pięknie, gabcia. Okej, okay, tak wygląda całość. Jak widzicie, prezentuje się całkiem oryginalnie. Myślę, że tak będą chodzić ludzie za jakieś 20 lat. Dziękuję wam za oglądanie tego tagu. Jeżeli ktoś ma kanał na YouTube i chce go nagrać, proszę, nagrajcie go. Ja sobie chętnie oglądnę te filmy. Zapraszam do subskrypcji oczywiście mojego kanału, jeżeli jesteście z tego ruchu futurystycznego. Trzymajcie się, cześć! Poczekam, aż ta kropka zaschnie i usunę ją patyczkiem kosmetycznym, a teraz wytuszuję sobie rzęsy. Dolne rzęsy wytuszuję bublem, który kupiłam stosunkowo niedawno, już wiem,